W dzisiejszym odcinku podcastu Wojenne Historie. Potencjał niemiecki dawał Niemcom małe szanse na zwycięstwo pod Moskwą i Stalingradem. To znaczy te bitwy były nie do wygrania zanim się jeszcze zaczęły. Klęska Niemiec w bitwie pod Stalingradem, pod Kurskiem i pod Moskwą dokonała się, ponieważ oni utracili zdolność do odpowiedniego wygenerowania sił, a z drugiej strony przeciwnik zaczął rosnąć w siłę. To nie jedna bitwa decydowała, tylko zdolność zwielokrotniania swojego potencjału. Czyli tak naprawdę ta wojna, te decydujące bitwy toczyły się w fabrykach. Niemcy do tych pierwszych kampanii mieli środki adekwatne, ale atakując Związek Radziecki i rozpoczynając już taką wojnę totalną, znaleźli się w sytuacji, że nie byli w stanie potęgować swojej siły. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają Was Kamil Kawalec i Norbert Bączyk. Druga wojna światowa była największym oraz najkrwawszym konfliktem w dziejach. Na bazie wielu lat własnych badań naukowych, wertowania tysięcy stron, zarchiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów, staramy się przybliżać szereg zagadnień związanych z tą okrutną wojną, a także obalać wiele mitów. Jeżeli podoba się Wam nasz podcast, możecie wesprzeć nas w w serwisie Patronate pod adresem Patronate łamane na podcast Historia. Albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee łamane na podcast Wojne Historia. Norbert, nagraliśmy już ponad 70 kilka odcinków, a w żadnym z nich nie poruszyliśmy tematu bitwy, która zadecydowała o losach II wojny światowej. Porozmawiajmy o niej dzisiaj, która z bitew czy to na froncie wschodnim, czy na zachodnim Zadecydowała o tym, jak zakończyła się II Wojna światowa. No Można powiedzieć Kamilu, że to Twoje pytanie ma charakter podchwytliwy. Tutaj jakby od razu musimy wyjaśnić naszym słuchaczom, że to pytanie Kamila ma drugie dno, bo jak ktoś zada pytanie, jaka była decydująca bitwa II wojny światowej, to odpowiedź może wydać się zaskakująca. Otóż takiej bitwy nie było. I właściwie można by powiedzieć, że w tym momencie możemy. Zakończyć odcinek? Z, z mojego punktu widzenia dopiero teraz zaczyna się robić ciekawie, bo spodziewałem się, że powiesz Stalingrad, Kursk, czy lądowanie w Normandii, chociażby jako wielka bitwa. A tutaj zaskakujesz mnie taką odpowiedzią. Druga wojna światowa była konfliktem totalnym, w którym zostały zaangażowane praktycznie wszystkie państwa i była to wielka wojna liczb. Wynik tej wojny był w jakimś zakresie do przewidzenia, zanim się ona jeszcze zaczęła, ale nie był znany w szczegółach. Czyli nie było wiadomo, jak ta wojna dokładnie będzie przebiegać, ale jednak analitycy podkreślali, że Hitler wojny nie wygra, bo ma za mały potencjał ekonomiczno-przemysłowy, że ma za mało surowców, że ma za mało ludzi, że Wielka Koalicja go zniszczy. Przed II wojną światową, nawet w Polsce, były różnego rodzaju analizy, które mówiły, że Hitler może pokonać Francję, może nawet zwyciężyć Wielką Brytanię, ale Ameryki nie pokona, że dysproporcja jest zbyt wielka. Oczywiście. To nie jest tak, że nie nastąpiłyby pewne zmienne, na przykład, nie wiem, sojusz jakiś egzotyczny, kapitulacja Wielkiej Brytanii w roku 40., trwały sojusz niemiecko-radziecki i inne tego typu czynniki, albo rozpad Związku Radzieckiego w roku 41. One mogły być czynnikami, które istotnie ważyłyby na wyniku końcowym. Niemniej zdawano sobie sprawy, że Niemcy są z jednej strony potęgą, która wyrosta ponad Europę, ale z drugiej strony są zbyt słabi, aby podbić świat, w rozumieniu nie tym, że Niemcy chcieli, nie wiem, zawojować Argentynę czy Australię, bo nie o tym mówimy, tylko chodzi o to, że Niemcy nie mieli dosyć sił, aby stać się prawdziwie Hegemonem zająć na przykład jednocześnie pozycje Wielkiej Brytanii, Francji i Rosji, to po prostu w tej konfiguracji było niemożliwe, więc ich klęska dawała się w jakimś zakresie przewidzieć, w wymiarze racjonalnym. Dlatego na przykład minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Józef Beck uważał, że jeżeli pokaże się Hitlerowi, że Polskę wspiera Francja i Wielka Brytania, że atak na Polskę w 1939 roku będzie oznaczał wojnę europejską, a de facto nie wojnę światową, to Hitler się Cofnie, że te kalkulacje sił i środków pokażą mu, że, że nie ma szans. Ale to było akurat ze strony Beka fałszywe założenie, dlatego że, już o tym mówiłem, połączone siły Francji, Wielkiej Brytanii i Polski i tak były za słabe, żeby dać radę Hitlerowi. Hitler nie musiał się bać koalicji brytyjsko-francusko-polskiej w wymiarze militarnym, bo był od nich wszystkich tych trzech państw razem wziętych silniejszy, a nie pod względem może liczby ludności czy dostępu do surowców, ale potęgi wojskowej, jaką jego armia reprezentowała i gotowości bojowej. W 39 roku. No ale określoną liczbę celów Hitler mógł osiągnąć, a potem już nie doktryna wojny, nie zasięg bombowców, nie typ uzbrojenia czołgów decydował o losach wojny, tylko potęgach gospodarki. Zdolność nie do odtwarzania strat, zdolność do generowania siły. Dlatego nie ma bitwy decydującej, dlatego że przykład Armii Czerwonej, która doznała olbrzymiej liczby klęsk. Która została przepędzona aż pod Moskwę i Stalingrad. A mimo milionów poległych żołnierzy Armii Czerwonej, ta Armia Czerwona, dzięki takiej, a nie innemu układowi międzynarodowemu, wsparciu, jakie otrzymała ze strony Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, dzięki. Własnemu potencjałowi przemysłowemu i surowcowemu, była w stanie prowadzić dalej wojnę, mimo że poniosła klęskę, która nie ma analogii w historii. Znaczy, Niemcy przegrały II wojnę światową, walcząc na wielu frontach, zapłaciły za to mniejszą cenę ludzką niż Związek Radziecki za zwycięstwo. W związku z czym historia Związku Radzieckiego w II wojnie światowej pokazuje, że to nie bitwa, nie operacja. Decyduje o ostatecznym rezultacie, tylko możliwość odtwarzania swojego potencjału na polu walki. Czyli chcesz przez to powiedzieć, że gdyby Niemcy zwyciężyli zarówno pod Moskwą w 1941 roku, czy pod Stalingradem w 1942 roku, te zwycięstwa nic by im nie dały, że dalej by parli, ale i takich potencjał nie pozwalałby na to, żeby zwyciężyć całej wojnie. Nie to do końca miałem na myśli. Raczej miałem na myśli to, że potencjał niemiecki dawał Niemcom małe szanse na zwycięstwo pod Moskwą i Stalingradem. To znaczy, te bitwy były nie do wygrania, zanim się jeszcze zaczęły, w wymiarze operacyjno-strategicznym. Dlatego, że Niemcy zaczęły wojnę ze Związkiem Radzieckim, nie będąc do tej wojny w żaden sposób przygotowane, gdyż ich gospodarka nie była w czerwcu 1941 roku gotowa, zmobilizowana i odpowiednio ustawiona na wojnę z Wielką Koalicją. To znaczy, czy atak na Związek Radziecki był grą wabank? albo Związek Radziecki padnie w parę miesięcy, albo Niemcy znajdą się w kropce. Gdyby Związek Radziecki upadł, no to wtedy ta kalkulacja wyglądałaby zupełnie inaczej, ale Związek Radziecki musiał upaść w wyniku załamania wewnętrznego, a nie w wyniku działań Armii Niemieckiej, ponieważ Związek Radziecki wytrzymał wszystkie uderzenia Armii Niemieckiej, nie zapadł się do środka, państwo się nie rozpadło, nie wybuchła rewolucja, w związku z czym potencjał ekonomiczny paza Związku Radzieckiego okazała się na tyle wytrzymała, że że Związek Radziecki stanął na granicy upadku, ale jednak... Przetrwał. Przetrwał dzięki temu, że znalazł się w gronie wielkiej koalicji. No i udzielona mu została rękojma, olbrzymie wsparcie, dzięki któremu mógł przetrwać. Bo takiej wojny jeden na jeden Niemcy z to Stalin by z Hitlerem nie wygrał, przegrałby tą wojnę. Ale Związek Radziecki nie walczył sam, a Hitler miał częściowo już związane ręce. Zbyt wiele celów w zbyt krótkim czasie. Ale stanę tutaj trochę tak w roli adwokata diabła, bo mówisz, że Związek Radziecki mógł zapaść się tylko od środka. Czy ktoś mógł założyć, że po poniesieniu tak gigantycznej klęski, jak poniosła ją Armia Czerwona w latem 1941 roku, jakieś państwo będzie w stanie prowadzić wojnę? Czy takie założenie było do pomyślenia, bo my z dzisiejszej perspektywy to wiemy, ale czy w 1941 roku jakiś niemiecki generał był w stanie przewidzieć to, że niszcząc tak ogromne siły Armii Czerwonej, Związek Radziecki nie rozpadnie się jako państwo? Bardzo dobra uwaga i jest na to bardzo dobra odpowiedź, dlatego że mamy w roku 1941 w armii niemieckiej dwóch generałów, którzy reprezentują dwa zupełnie różne modele myślenia. Mamy generała Haldera, który jest wówczas szefem sztabu generalnego wojsk lądowych i mamy generała Tomasa, który jest generałem odpowiedzialnym za strategię gospodarczo-wojenną. Jeden myśli operacyjnie, Tutaj generał Halder jest mistrzem operacji, ale ma ograniczone horyzonty strategiczne, ale jest geniuszem operacji. A z drugiej strony mamy generała Tomasa, którego sfera operacji w ogóle nie obchodzi, dlatego, że on funkcjonuje w wymiarze czysto strategicznej analizy. I mamy wojnę ze Związkiem Radzieckim, lipiec 1941 roku. Armia niemiecka odnosi najbardziej spektakularne zwycięstwo w historii wojen. Nigdy wcześniej ani nigdy później żadna armia nie zniszczyła tyle przeciwnika, co Wehrmacht latem 1941. Roku roku w tak krótkim czasie. I generał Halder zapisuje w swoim dzienniku, że wojna została wygrana. Że co prawda trzeba stoczyć jeszcze jakieś bitwy, że trzeba nacierać głąb Związku Radzieckiego, no ale pod czymś takim, co spotkało Armię Czerwoną w czerwcu i lipcu 1941 roku, wojna jest wygrana, trzeba ją tylko zakończyć. To jest opinia Haldera na podstawie śledząc wiele bitew, gdzie Armia Czerwona straciła m.in. 12 tysięcy czołgów i parę milionów żołnierzy, kilkanaście tysięcy samolotów i tak dalej, i tak dalej. A w tym samym czasie generał Thomas Licząc wymiar strategiczny, stwierdza, że Związek Radziecki zachował zdolność do projekcji siły, żaden z istotnych elementów jego funkcjonowania nie został porażony, armia utraciła część swojego potencjału, ale państwo jest w stanie wciąż odtworzyć ten potencjał bojowy, jeżeli rozpocznie się pomoc zachodnia, która jest już widoczna. I tu generał Thomas zaczyna meldować, że o pierwsze dostawy brytyjskie od sierpnia Lend-Lease Act rozszerzony na Związek Radziecki i przedkłada Hitlerowi raporty, których mówi, że nasze zwycięstwa prowadzą nas nieuchronnie do klęski. Więc mamy dwa zupełnie różne punkty widzenia. Mamy punkt widzenia operacyjny i punkt widzenia strategiczny. Generał Thomas wie, że niemiecka gospodarka nie jest w 100% jeszcze przestawiona na tory wojenne i wie, że Niemcom brakuje surowców. W związku z czym ich zdolność do odtwarzania strat, zdolność do Kreacji coraz większej armii będzie dławiona. Natomiast przeciwnicy Niemiec mają tu swobodę manewru. Innymi słowy, Możemy ich, mówi generał Thomas, pokonać w 10, 20 czy 30 bitwach, ale dopóki nie zniszczymy określonych ośrodków i nie zawładniemy określonym procentem ich ludności, nie pokonamy ich, no bo najpierw musimy zająć kluczowe dla prowadzenia wojny obszary w wymiarze surowcowym, zniszczyć ich przemysł i zawładnąć określonym powyżej 45% liczbą ludności. I to jest takie myślenie, można by powiedzieć, takie no, geostrategiczne. Natomiast niemieccy generałowie nie byli nigdy do tego uczeni. Oni byli jak generał Halder, który jest tutaj takim pomnikowym przykładem niemieckiego generała. Najważniejsze jest stoczyć bitwę walną. Znajdźmy przeciwnika, zabijmy go i wygramy w ten sposób wojnę. I to jest różnica pomiędzy wojną na zniszczenie, a wojną na wyczerpanie. To zresztą generał Anders po wojnie taką książkę nawet napisał o przyczynach klęski Hitlera w Rosji, gdzie niemieccy generałowie zbyt skupieni na Koncepcji bitwy walnej, czyli koncepcji wojny na zniszczenie, nie przygotowali armii, czy raczej nie byli mentalnie przygotowani na realną wojnę na wyniszczenie. Czyli w kontekście tego, co mówisz, to myślenie czy też logika generała Tomasa zupełnie nie przybiła się chyba w kierownictwie niemieckim w jakimś znaczącym stopniu. Skoro już w grudniu 1941 roku Hitler wypowiada wojnę Stanom Zjednoczonym. Czyli robi to dokładnie, o czym mówisz, czego, co spowodowało jego klęskę, tak naprawdę. Można by powiedzieć, że wypowiedzenie wojny przez Hitlera Stanom Zjednoczonym. Było elementem pewnej nieuchronnej układanki, dlatego że gdyby Hitler nie wypowiedział wojny Stanom Zjednoczonym, to pewnie za jakiś czas Stany Zjednoczone wypowiedziałyby wojnę Hitlerowi. Oczywiście prezydent Roosevelt miałby pewną trudność w uzasadnieniu tego, ale realnie Stany Zjednoczone już w tej wojnie były również w Europie. W związku z czym to potrzebowano by tylko jakiegoś pretekstu. Wojna, fizyczna wojna między Stanami Zjednoczonymi a Rzeszą toczyła się już od października 1941 roku, kiedy to niemieckie i amerykańskie okręty już ze sobą bo wojowały chociaż bez wypowiedzenia wojny na północnym Atlantyku. W związku z czym tutaj Hitler raczej stawiał kropkę nad i, ale przeraził tym czynem swoich generałów. Tu właśnie generał Tomas jest o tyle charakterystyczny, że Hitler często słuchał raportów generała Tomasa w 1939 roku, w 1940. W 1941 roku coraz mniej mu się podobało to, co słyszał od generała Tomasa. W 1942 już bardzo mu się nie podobało, w związku z czym generał Tomas przestał być zapraszany na narady dowodza, a w pewnym momencie stracił stanowisko, bo proza wojny w wymiarze wielkich liczb, którą przedstawiał, była zbyt wymowna, bo sprowadzało się tylko to do stwierdzenia, że wojna jest przegrana. Jest przegrana nie na polu bitwy. Ona jest przegrana, ponieważ Niemcy nie mają potencjału ekonomicznego do wojny z Wielką Koalicją Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Radzieckiego. Wielu generałów niemieckich zaczęło sobie z tego sprawę już w grudniu 1941 roku, że wojna jest przegrana. Jak się czyta wspomnienia niemieckich generałów, nawet generałów SS, nawet jeżeli się czyta różnego rodzaju wypowiedzi jednego z paladynów Hitlera, Sepa Dietricha, który był przed już w latach 30., nawet jego osobistym ochroniarzem, a potem dowodził armią. Oni wszyscy, albo większość z nich od roku 42 wiedziała, że walczy w przegranej sprawie. To znaczy oni czuli, że wojna jest przegrana, a potem no, mieli już tego pełną świadomość, tak? bo mieli świadomość, że skoro nie udało się zagrać w wabank, skoro Związek Radziecki nie upadł w ciągu pierwszych 6-12 miesięcy wojny, to już nie upadnie, a skoro on już nie upadł, a Ameryka jest już po stronie naszych wrogów, Największe mocarstwo przemysłowe świata, to my tę wojnę przegramy. Oczywiście, to nie było jakby uwarunkowane z góry, znaczy różnego rodzaju wydarzenia, jak to mówił Hitler, powtórka cudu domu Brandenburskiego, kiedy w XVIII wieku Fryderyk Wielki toczył swoje wojny i kiedy wydawało się, że nie ma szans, no bo przecież tam również koalicja antypruska była olbrzymia, silniejsza od Prus. Prusy nie miały prawa przetrwać tej wojny, a jednak różnego rodzaju zbieg okoliczności sprawił, że przetrwały, że ta koalicja antypruska się rozpadła. No i Niemcy mogły jeszcze liczyć w II wojny światowej na coś w rodzaju powtórki cudu domu brandenburskiego. Zresztą Hitler i jego minister propagandy, Goebbels, trzymali się tej nadziei do ostatnich chwil wojny, kiedy dowiedzieli się w kwietniu 1945 roku, że umarł prezydent Roosevelt. To jeszcze po raz ostatni mieli nadzieję, że to może odmienić losy wojny, ale nie na polu bitwy, tylko w wymiarze decyzji politycznych. Czyli Niemcy mogły jeszcze liczyć na jakiś kompromisowy pokój, na jakieś dogadanie się, natomiast nie mogły liczyć na zwycięstwo na polu bitwy ponieważ nie byli zdolni do zawładnięcia aż takim obszarem, na jaki się porwali. A czy te nadzieje na kompromisowy pokój, czy chociażby w 1941 roku, jak kompromisowy pokój ze Stalinem, czy to były tylko mrzonki ze strony hitlerowskich przywódców, czy tak naprawdę były jakieś realne polityczne podstawy do takiego myślenia? Tutaj bardzo ważnym elementem jest kwestia polityczna i pewna determinacja w przyjętych założeniach. Jest takie powiedzenie, dopóki piłka w grze nie ma przegranych. I tutaj od determinacji polityków Zachodu zależało, czy dowiozą tą wojnę do końca. Chodzi o to, że wiedzieli od pewnego momentu, że mają lepsze karty, że zajmują lepszą pozycję, że mogą się zgodzić na pokój z Hitlerem, ale nie muszą zgodzić się na pokój z Hitlerem. To znaczy, mają możliwości techniczne, gospodarcze i wojskowe, aby pokonać Niemcy w sposób całkowity. Do tego trzeba było oczywiście wysiłku i determinacji, ale jak po Pokazały wypadki, determinację tą znaleźli. Żeby pokonać Hitlera, trzeba było czymś nagrodzić Stalina. To było jakby oczywiste. Znaczy, amerykańskie analizy jasno pokazywały, że Niemcy są na tyle potężne, że żeby je zwyciężyć w sposób pewny, czyli walczyć na zasadzie, że walczymy, bo wiemy, że wygramy, musi być ten czynnik na wschodzie. Także nie można było pokonać Niemiec bez zaangażowania ich na wschodzie, ponieważ ta olbrzymia armia lądowa. Wehrmachtu utkwiła tam w tym Związku Radzieckim i się stopniowo tam skrwawiała. Nawet jeżeli pod względem ekonomiki wojny i wyścigu zbrojeń, to ta wojna toczyła się bardziej na zachodzie niż na wschodzie. No ale gdzieś te kilka milionów żołnierzy Wehrmachtu trzeba było wiązać. Więc Stalinowi dano dwie bardzo istotne rzeczy. Po pierwsze dano mu pomoc bieżącą, bez której by nie przetrwał. Czyli dano mu lend który ten Lend-Lease miał wiele wymiarów. Od guzików do mundurów, przez jedzenie, przez części do samolotów i czołgów na paliwie dla samolotów skończywszy, bo to land to, to tak naprawdę nie są czołgi czy samoloty, raczej to paliwo, które je napędza, czy jedzenie, które pozwala walczyć tym załogom tych czołgów czy tych samolotów, ale dano mu z jednej strony wsparcie bieżące, które na przykład w roku 43 było dla Rosjan bardzo ważne, jak się popatrzy na radziecką propagandę z roku 43, 42, czy nawet z końcówki 41 roku, kiedy ta Armia Czerwona była naprawdę w złej sytuacji, kiedy rząd ewakuowano z Moskwy, i tak dalej, to podkreślano w propagandzie radzieckim, że Ameryka i Wielka Brytania z nami, że tutaj mamy do czynienia jednak z taką koalicją gigantów, więc najpierw dano mu to wsparcie, a potem przeobiecano mu zyski polityczne w Europie za to, że Związek Radziecki w tej wojnie pozostanie. Więc Stalin, Zachód mógł mu dać to, czego nie mógł dać już mu Hitler, czyli tak naprawdę Zachód dzielił się z nim Europą w nowej strefie wpływów, więc koszt pokonania Hitlera był wielki, bo trzeba było się dogadać ze Stalinem, bo trzeba było Maksymalnie zaangażować własne gospodarki. Wielka Brytania się jednak na to zdecydowała. Brytyjczycy w 1939 roku stanęli przed dylematem. Państwo nasze jest już na granicy, może nie bankructwa, ale było wiadomo, że ruchy od imperium i długi w Stanach Zjednoczonych wytwarzają taką sytuację, że Wielka Brytania nie utrzyma w wymiarze wielu dekad swojej pozycji, ale jednak zdecydowała się jeszcze powstrzymać Hitlera, zagrać jeszcze raz o pewną stabilizację Europy. Co się skończyło tym, że Hitlera uciekli, a imperium się rozpoczęło. Spadło, bo po prostu Wielka Brytania ekonomicznie II wojny światowej jako imperium już nie przetrwała. To było dla niej już zbyt wiele. Natomiast tutaj, jakby był taki układ, trzeba było pewnej determinacji przywódców, i ta determinacja przywódców była, bo mieliśmy z jednej strony skrajnie antyniemieckiego, w rozumieniu skrajnie antynazistowskiego premiera Wielkiej Brytanii, Winstona Churchilla, który Hitlera nienawidził już z całego szerca od początku lat 30. I to był człowiek, który, kiedy Wielka Brytania jeszcze starała się utrzymywać z Niemcami dobre relacje, to na tego Hitlera, jechał w parlamencie, nawet jak był w opozycji, od lewa do prawa, Hitler czyste zło. Więc mieliśmy człowieka, który był w jakimś sposób zdecydowany hitlerowską bestię, jak to się mówiło, ubić. Z drugiej strony mieliśmy Stalina, no, który grał o odzyskanie pozycji imperialnej Rosji przynajmniej tylko w, w układzie Wielkiej Koalicji, to mu coś dawało. Osobny pokój z Hitlerem nie był dla niego niczym dobrym. Od roku 1941 tak naprawdę tutaj były bardzo ograniczone możliwości manewrów. Stalin w 1941 roku jesienią jeszcze zastanawiał się nad pokojem z Hitlerem. No ale warunki, jakie Hitler żądał, były z jednej strony nie do przyjęcia, a z drugiej strony tak naprawdę Niemcy myśleli do pewnego momentu, że no nie trzeba się dogadywać. Że Rosjanie są już przegrani, a potem jak chcieli się dogadywać, no to się okazało, że już Rosjanie uwierzyli, że jednak przegrani nie no i mieliśmy prezydenta Stanów Zjednoczonych, który z żelazną konsekwencją budował pozycję Stanów Zjednoczonych jako największego, a tak naprawdę jedynego supermocarstwa na świecie. Czyli z tego co mówisz, mogę wyciągnąć może troszkę na wyrost taki wniosek, że Lend-Lease jako przedsięwzięcie było dużo ważniejsze na przykład od Bitwy pod Kurskiem. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Tak, oczywiście. Lend-Lease jako proces rozłożony na lata był nieporównywalnie ważniejszy od Bitwy pod Kurskiem, ponieważ to, że armia niemiecka przestała nacierać, a zaczęła się cofać, była konsekwencją bardzo wielu elementów. O niektórych z nich już rozmawialiśmy na przykład w kontekście II Frontu w roku 1943. Nie nastąpiłoby załamanie armii niemieckiej na wschodzie po Kursku, gdyby nie odpadły Włochy i gdyby Niemcy nie musieli wyspać do Włoch i na Bałkany ponad 40 odtworzonych latem 1943 roku dywizji, czyli gdyby te 40 dywizji wtłoczyło się na front wschodni, to nawet przegrana pod kurskiem nie skutkowałaby tym wszystkim, czym skutkowała naprawdę. Ale to nie tylko oczywiście odpadnięcie Włoch, to również porażenie niemieckiego przemysłu przez naloty strategiczne, problemy paliwowe, które powodowały, że armia niemiecka walczyła coraz gorzej, bo była coraz gorzej szkolona i miała coraz mniej paliwa na manewr, ale również gdyby nie lend to kiedy Niemcy zaczęli się cofać w kierunku Dniepru i oddawali część Ukrainy, no to w każdym miesiącem wojny Armia Czerwona zyskiwała na mobilności dzięki wzrostowi pojazdów mechanicznych w dużej mierze. To zawdzięczała również dostawom Zachodnim, dlatego że Armia Czerwona zyskiwała coraz więcej samochodów, na przykład ciężarowych, dzięki którym mogła się szybciej przemieszczać. Ten kluczowy element nasycenia sprzętem motorowym z Lendlis, nastąpił w roku 1944, ale ponieważ lend jak jako procesowi chcemy poświęcić osobny odcinek, to częściowo uciekniemy od niego, ale częściowo nie możemy od niego uciec, dlatego że lend jest pewnym wyrażeniem kwestii tego, że możesz przegrać 10 bitew, a na 11 znowu wyjdziesz świeży i przygotowany. Czyli tak naprawdę Stalingrad, gdyby Związek Radziecki przegrał tę bitwę, nie przysądziłby w żaden sposób o przebiegu kampanii na wschodzie. Znaczy, można powiedzieć, Kamilu, że już drugi raz próbujesz mnie naprowadzić na pewne sformułowanie, przed którym ja uciekam, bo to nie o to chodzi, bo gdyby Niemcy mogli wygrać bitwę pod Kurskiem, czy mogli wygrać bitwę pod Stalingradem, albo czy mogliby wygrać bitwę pod Moskwą. Przegrali wszystkie te trzy bitwy. Jest pytanie, a gdyby zwyciężyli? To jest trochę gdybologia, ale gdyby nawet Moskwa padła, Armia Czerwona zachowałaby zdolność do walki. Gdyby padł Stalingrad, Armia Czerwona zachowałaby zdolność do walki, dlatego że jeżeli uznano by w Związku Radzieckim, że partia przegrała, że utraciła Moskwę, Leningrad, dawne stolice, Stalingrad, ale pod względem zdolności do odtwarzania sił, nawet utrata Moskwy, Leningradu czy Stalingradu, to jeszcze nie byłby ten moment przełomowy. Oczywiście jest pewna granica, do której możesz przegrywać, potem możesz przekroczyć taką wartość krytyczną, ale jednak, jak pokazały wypadki, skoro przemysł zdołano ewakuować, w rejon Uralu. Skoro jednak baza rekrutacyjna wciąż istniała, ona była poważnie okrojona, ale jednak istniała, to dopóki istniał przemysł, istniała baza rekrutacyjna, istniała struktura państwa, istniał dostęp do surowców, to wojsko mogło się odtwarzać. Dopiero gdyby armia niemiecka wyszła na całą linię Wołgi. To wówczas możemy powiedzieć, zresztą taki był pierwotny plan Barbarossy, że dopiero wówczas można by powiedzieć, że Związek Radziecki straciłby zdolność do prowadzenia wojny. Oczywiście nie straciłby jej całkowicie i planiści niemieccy, planując Barbarossę, zakładali, że Związek Radziecki nie utraci całkowicie zdolności do prowadzenia wojny, ale, że utraci tak duży obszar w Europie, przede wszystkim utraci swoją główną bazę rekrutacyjną, że nie będzie w stanie już prowadzić wojny w sposób pełnie efektywny. Więc Niemcy zakładali, że dojdą do tej Wołgi i i to, nawet jeżeli Związek Radziecki nie upadnie, już będzie takim przekroczeniem punktu krytycznego, masy krytycznej, po której Związek Radziecki nie będzie już zdolny do prowadzenia działań bojowych, ale to też było założenie tylko częściowo realistyczne, natomiast planując wojnę ze Związkiem Radzieckim, oni nie zapewnili swojej armii w żaden sposób zdolności dojścia do tej Wołgi, bo to po prostu było z punktu widzenia logistyki i zabezpieczenia operacji Barbarossa niewykonalne. Armia niemiecka miała paliwa, amunicji, części zamiennych na kilka miesięcy wojny i system logistyczny mogący doprowadzić się do Moskwy czy Leningradu, ale na pewno nie na linię Wołgi, gdzieś koło Saratowa na ten przykład. Ale mówiłeś o tym, że Niemcy też późno zorientowali się w tym fakcie, że oni prowadzą tak naprawdę wojnę na wyniszczenie, nie na zniszczenie. Dlaczego tak dużo czasu im zajęło odkrycie tego faktu? Niemcy przed wojną wiedzieli, że są ekonomicznie słabsi niż połączone siły Wielkiej Koalicji. Dlatego, po pierwsze, zakładali, że muszą być przeciwnika częściami, a po drugie, muszą go bić szybko, że Niemcy nie przetrwają długiej wojny ekonomicznej. To była jedna z założeń doktryny Blitzkriegu, ale nie w rozumieniu, że czołgi i samoloty szybko przełamią pozycję obronną, tylko w wymiarze strategicznym, czyli ta koncepcja szybkiego Porażenia przeciwnika poprzez gwałtowne zwiększenie swojej zdolności na krótki czas, zdobycie handicapu i porażenie przeciwnika, zanim ten rozwinie swój przemysł i swoje zaplecze do wojny materiałowej. To był plan pokonania Francji i to był plan pokonania Związku Radzieckiego. On w przypadku Francji wypalił, w przypadku Związku Radzieckiego nie. Ale cechą charakterystyczną, kiedy śledzimy historię rozwoju Wehrmachtu w wymiarze wielkich liczb, zauważymy, że Wehrmacht jeśli chodzi o liczbę żołnierzy, on się bardzo gwałtownie rozwijał do roku 1943, dochodząc łącznie z wojskami waffen -SS, z jednostkami budowlanymi i tak ale jednak w pewnym momencie do 10 milionów żołnierzy. Ale w wymiarze liczby dostępnych środków walki, Wehrmacht nie rozwijał się już tak dynamicznie. To znaczy, on otrzymał między 1937 a 1939 rokiem olbrzymie ilości nowego uzbrojenia. W związku z czym nasycił się nowoczesną techniką i jej było relatywnie dużo, jak na te warunki. I tymi siłami na przykład zawojował Francję. No bo o tym, że nas zgruchotał, to nawet nie ma co niestety wspominać. Ale to był ten okres, kiedy Niemcy w roku 1940-41 nasycili swoje wojska określoną liczbą techniki bojowej. Ja to podam na przykładzie Czołów. Oni mieli w 1939 roku w linii 3500 czołgów, z czego 2500 do zastosowania natychmiastowego na polu walki, i de facto z tymi tysiącami czołgów oni pokonali Polskę, Francję i zaatakowali Związek Radziecki. Oczywiście, jak tak policzymy wszystkie niemieckie czołgi, te zdobyczne we Francji i tak dalej, no to w roku 1941 tych czołgów, wszystkich czołgów, Niemcy mieli już znacznie więcej, bo to było prawie 8000 pojazdów, ale jednak barbarosce zaczynali z potencja 4000 czołgów. To jest potencjał niewiele się różniący od tego z roku 39 czy 40. Tak samo było z samolotami. Kiedy Hitler chciał napaść na Czechosłowację, miał w linii 3000 bojowych, ale załóg i samolotów miał 2200. Jak zaatakował Polskę, Francję w 1939-1940 roku, miał to potencjał 3000 samolotów. Kiedy atakował Związek Radziecki, to ten potencjał był trochę większy, ale znów siły lotnicze, jakie Hitler skierował do ataku na Związek Radziecki w czerwcu 1941 roku, nie były jakoś specjalnie większe niż te siły, które zaatakowały Polskę. To nadal było mniej więcej 2500 samolotów bojowych na kierunku operacyjnym. Innymi słowy, o ile liczba dywizji, liczba żołnierzy, nawet liczba takich dział, sensu stricte, w jednostkach znacząco wzrosła między 1939 a 1941 rokiem, to pewne istotne środki walki, takie jak czołgi czy samoloty, przyrastała ich liczba niewspółmiernie wolniej niż rozrastał się Wehrmacht. Słowem, Niemcy do tych pierwszych kampanii mieli środki adekwatne, dobre, wystarczające, ale atakując Związek Radziecki i rozpoczynając już taką wojnę totalną, Znaleźli się w sytuacji, że nie byli w stanie potęgować swojej siły. W czerwcu 1941 roku zaatakowali Związek Radziecki około 4 tysiącami czołgów. W czerwcu 1943 roku, gdy minęły dwa lata i był Stalingrad, była Moskwa i tak dalej, oni wciąż tkwili w miejscu, bo w sumie razem ze sztugami, marderami tym wszystkim, jak tak razem to wszystko policzymy, to wciąż było 4 tysiące pojazdów pancernych. Czyli po dwóch latach wojny ze Związkiem Radzieckim oni tkwili w miejscu. Oni nie zwiększali swojego potencjału adekwatnego do skali rozwijającej się coraz bardziej wojny i zwróćmy uwagę na Armię Czerwoną. Tutaj mamy taką sytuację, że Armia Czerwona zaczęła wojnę z dużą ilością czołgów, poniosła olbrzymią klęskę z rąk Wehrmachtu i w roku 1942, będąc cały czas w defensywie tych czołgów, miała znacznie mniej, ale kiedy przystanęła do Kurska, to właściwie potencjał liczony w czołgach był już Armii Czerwonej zbliżony do tego z czerwca 1941 roku czyli ona odtworzyła się. I od tego momentu doszła do punktu zero, a od czerwca 1943 roku zaczęła przyrastać, zaczęła być coraz większa. W związku z czym nastąpiło tutaj pewne odtworzenie potencjału, co było potrzebne, żeby zatrzymać Niemców, ale żeby ich zwyciężyć, to należało ten potencjał zwielokrotnić, i to zostało zrobione. Bo to nie jedna bitwa decydowała, tylko zdolność zwielokrotniania swojego potencjału. Czyli tak naprawdę ta wojna, te decydujące bitwy toczyły się w fabrykach, na liniach kolejowych. Na liniach montażowych, u planistów, u decydentów gospodarczych, no bo możesz przegrać jedną bitwę, drugą, trzecią. Jeżeli przemysł odtworzy ci ten potencjał, wystawić ci kolejną armię, z nowymi doświadczeniami możesz stanąć znowu do walki. No właśnie, dlatego jeszcze raz wrócę do tego wcześniejszego swojego pytania. Dlaczego Niemcy nie zrobili tego, czy nie chcieli zrobić tego, co zrobił Związek Radziecki, czyli nie chcieli totalnie zmobilizować swojej gospodarki? Zanim odpowiem, to muszę takie zastrzeżenie poczynić, że jest to pewnego rodzaju też uproszczenie. No oczywiście, masz rację, tak było. Że Związek Radziecki w pełni zmobilizował swoją gospodarkę, a Niemcy nie. Ale tu należy zwrócić uwagę, że akurat Związkowi Radzieckiemu ta pełna mobilizacja gospodarki bez wsparcia sojuszników i tak by nic nie dała. Bo Związek Radziecki miał tą komfortową sytuację, że mógł się skupić na wybranych gałęziach gospodarki, a w innych gałęziach gospodarki poprosić sojuszników o pomoc. Innymi słowy, był częścią większej gry, a jednocześnie jako państwo totalitarne mógł całkowicie zmobilizować wszystkich swoich obywateli do wykonywania, Określonych zadań. Rzesza Niemiecka była państwem równie totalitarnym jak Związek Radziecki, tylko że była państwem niezmiernie chaotycznym i rozsadzanym od środka różnego rodzaju koteriami, księstwami udzielnymi poszczególnych władców, poszczególnych departamentów. I poza Hitlerem, który jako jednostkowo no, nie potrafił zapanować nad wszystkim, no, Hitler nie miał takiego aparatu jak miał Stalin w wymiarze partyjnym, tak? bo partia nazistowska, mimo swoich takich inklinacji socjalistycznych, komunistycznych, Komunistycznych była jednak tworem zupełnie odmiennym niż partia komunistyczna w Związku Radzieckim, i Hitler miał inne inklinacje ideologiczne niż Stalin. Na przykład bardzo długo opierał się zaangażowaniu kobiet do pracy. To jest takie charakterystyczne, że Gering, planując wojnę totalną w latach 30., zaplanował udział milionów Niemek w produkcji przemysłowej. Kiedy Hitler się o tym dowiedział, powiedział, nie, kobieta w Niemczech ma stać na straży ogniska domowego i nie będą Niemki pracowały w. Fabrica. E Plangeringa Oraz patrz się jak z domek Skart, bo się okazało, że jego przełożony ma zupełnie inną wizję na społeczeństwo niż Goering. Bo się tak często mówi, że Gering był nieudacznikiem albo że był ignorantem. Prawda jest często taka, że Gering wydawał pewne koncepcje, polecenia, które nie mogły być zrealizowane, bo z jednej strony przedstawiciele różnego rodzaju resortów, któremu nie podlegały, nie chciało się go słuchać. Mimo, że on na przykład był szefem planu czteroletniego, teoretycznie powinien zarządzać całą gospodarką niemiecką, ale okazywało się, że w teorii tak, w praktyce nie. Więc Niemcy nie mogły się zmobilizować. Wewnętrznie ze względu na liczne, silne ośrodki decyzyjne wewnątrz państwa. Czyli to był taki totalitaryzm, gdzie tak naprawdę było zarządzanie przez podział. Teoretycznie była zasada wodzostwa, ale ona dotyczyła tylko Hitlera. Żadna zasada wodzostwa w dół nie funkcjonowała prawidłowo, dlatego że określony minister rywalizował z innym ministrem i nie chciał się go wcale słuchać. W Związku Radzieckim to było w jakimś zakresie, oczywiście tam też były koterie, zwalczały się różnego rodzaju ministerstwa, Ministrowie i tak dalej. Więc to nie jest tak, że Związek Radziecki działa jak, jak jakieś mrowisko z centralnym mózgiem. Niemcy bardzo długo nie chciały przyjąć do wiadomości z przyczyn ideologicznych i z przyczyn strachu przed pamiątką rewolucji 1918 roku, że to ma być wojna totalna. Oczywiście ona była dla nich totalna. Natomiast druga sprawa, z jednej strony niechęć do angażowania kobiet, a z drugiej strony gigantyczny drenaż przemysłu przez wojsko, bo jednak stopniowo większość specjalistów przemysłowych Większość ludzi, mężczyzn w wieku produkcyjnym była zasysana przez wojsko, które, jak powiedziałem, gigantycznie się rozrastało. Trzeba było jakoś tych ludzi zastąpić. Niemcy mało efektywnie zastępowali je niewolnikami. W 1945 roku dla Niemiec pracowało 7,5 miliona niewolników, w związku z czym no, oczywiście ich status, często nawet kaloryczny i społeczny, był wyższy niż tak zwanych wolnych obywateli gdzieś tam w Magnitogorsku, nie mówię już o więźniach itd. Tak Natomiast nie zmienia to faktu, że ten system nie był wydajny, ale to porównanie Niemiec i Związku Radzieckiego nie jest moim zdaniem, tak jak powiedziałem, adekwatne, bo to czynnik był odmienny. To znaczy, Stalin nie wygrał wojny dzięki temu, że zmobilizował swój przemysł i że nastolatkowie, kobiety, dzieci i starcy spawali mu te czołgi na tym Uralu, tylko on wygrał tę wojnę, ponieważ zdrowi mężczyźni w sile wieku w Idaho i w Missouri produkowali czołgi, samoloty, pociski, puszki z mięsem i tak dalej na rzecz całej wielkiej koalicji. To nie Ural wygrał wojnę, tylko amerykańskie fabryki wygrały tę wojnę. Oczywiście Ural też był potrzebny, bo jeżeli Armia Czerwona w czasie II wojny światowej Straciła 96 tysięcy pojazdów pancernych, no to czymś trzeba było je zastąpić. Ale to, że udało się je zastąpić, wynikało między innymi z tego, że można się było skupić tylko na tym, a Niemcy produkowali wszystko. Przecież oni wyprodukowali więcej okrętów podwodnych niż czołgów ciężkich, w związku z czym wyprodukowali więcej armat przeciwlotniczych niż armat polowych i tak dalej, i tak dalej. To, to był jedyne państwo, które próbowało budować siły zbrojne we wszystkich kierunkach, w związku z czym było nieefektywne. Ale troszkę odbiegliśmy od naszego głównego wątku czyli od decydującej bitwy w II wojnie światowej. Ta bitwa nie odbyła się ani pod Stalingradem, ani pod Moskwą, ani pod Kurskiem. To są pewne symbole. Pod El Alamein również nie została rozstrzygnięta. I nie w Normandii. Dlatego, jak robiliśmy odcinek o Normandii, to lądując w Normandii, alianci wiedzieli, że wygrają, bo prawdopodobieństwo przegrania było praktycznie żadne. Przewaga, którą sobie wytworzyli wcześniej, gwarantowała im zwycięstwo. Było tylko pytanie, kiedy, ale nie czy. Kiedy nie udało się Niemcom powalić w Związku Radzieckiego jedną kampanią, było już wiadomo, że wojny nie wygrają, dlatego że przeciwnik mógł odtworzyć a następnie rozbudować siły zbrojne szybciej niż oni, a to wynikało z tego, że przeciwnik miał więcej fabryk, więcej robotników, więcej surowców i różnica była tylko taka, że przestrzeń była jeszcze wielka, czyli to było kwestią czasu, że te wszystkie surowce zostaną przetworzone pracą robotników w Czołgi, samoloty działa, amunicja i tak dalej, że część ludności Wielkiej Koalicji zostanie zmobilizowana, no i w końcu przepłynął te oceany, zbiorą się w tej Europie i tego Hitlera usiekał. To, co mówisz, zadaje też kłam jeszcze jednej krążącej, że tak powiem, obiegowej teorii, że Niemcy przegrały wojnę przez błędy Hitlera. Ta teoria krąży głównie wśród niemieckich generałów, gdy czyta się ich wspomnienia, na przykład, Einsteina czy któregokolwiek z wysokich oficerów niemieckich. Oni twierdzą, że wygraliby tę wojnę dla Niemiec, gdyby nie błędy Hitlera. Czyli <laughs> tak naprawdę tutaj mamy kolejne przekłamanie faktów z ich strony. To określenie przekłamanie, to ja tutaj sprowadzę do takiej przypowiastki, że marynarz kocha swoją dziewczynę, nigdy jej nie okłami, ale prawdy całej też jej nie powie. To jest troszeczkę tak z niemieckimi generałami, no bo tak, oni mają rację, Niemcy przegrały wojnę przez błędy Hitlera, ale jednocześnie, gdyby nie Hitler, to tej wojny prawdopodobnie mogłoby w ogóle nie być. Oczywiście, ktoś może powiedzieć, że Druga wojna światowa była jakby rodzajem dokończenia pierwszej, że jak to w 1919 roku powiedział Fosz Wersal to nie jest żaden pokój, to jest zawieszenie broni na 20 lat i ten rewizjonizm niemiecki istniał niezależnie od Hitlera. Ale rewizjonizm niemiecki to nie była wizja Lebensraumu Adolfa Hitlera. Niemcy przegrały wojnę, ponieważ Chciały za dużo w sposób całkowicie niekontrolowany i nieprzewidywalny, ale jednocześnie to Hitler swoimi decyzjami zbudował armię podboju. Znaczy, Hitler nakręcił gospodarkę do jednego celu: do wojny. Więc to on swoimi decyzjami dał generałom do ręki narzędzie w postaci wielkiej armii. Bez Hitlera nie byłoby takiej koncepcji rozbudowy armii, bo ci generałowie, którzy niby mieli wygrać tę wojnę, gdyby nie błędy Hitlera, to ich plany rozwojowe armii były małe. Armia niemiecka była. Była szykowana do rozbudowy w latach 30. w sposób ograniczony, zgodny z pewnymi uwarunkowaniami gospodarczymi, i tak dalej. Ja przypominam te programy: pierwszy program pięcioletni, drugi program pięcioletni. Przecież generałowie Reiswery chcieli, żeby w 1938 roku Wehrmacht liczył 21 dywizji i nie miał nawet samodzielnego lotnictwa. To Hitler zmienił koncepcję rozwoju, rzucił hasło będzie wojna. znaczy, cała budowa Wehrmachtu od pierwszego do ostatniego dnia pokoju była budową wojska do inwazji, do podboju. Gospodarka się nie liczyła ekonomiczny poszedł w kąt. To w ogóle nikt nie patrzył na dobro obywateli, na dobrostan państwa. Hitler chciał mieć narzędzie do podboju, bo uważam, że Niemcy można zbudować tylko tworząc Lebensraum na gruzach Związku Radzieckiego, przy okazji też na gruzach nas. I to była armia, którą Hitler dał swoim generałom do podboju, a kiedy oni mówili, że oni by wygrali, gdyby Hitler nie popełniał błędów. W 1942 roku była taka kłótnia pomiędzy Hitlerem a jego generałami, oczywiście niedosłowna kłótnia, ale spór, że oni chcieli na Moskwę, a Hitler powiedział, moi generałowie jałowie nie znają się na ekonomii, nie znają się na gospodarce. No, trzeba zdobyć tę Europę. To był troszeczkę taki jałowy spór. Hitler popełnił w czasie II wojny światowej wiele błędów, ale to nie błędy Hitlera zdecydowały o tym, że Stany Zjednoczone w 1944 roku wyprodukowały więcej samolotów niż Hitler i jego państwo przez całą wojnę. To nie błędy Hitlera spowodowały to, że na przykład Niemcy zaczynały wojnę bez dostępu do określonych ród, które były niezbędne w produkcji stali. Oczywiście można dyskutować czy gdyby Hitler posłuchał swoich generałów i latem 1941 roku poszli na Moskwę, a nie na Kijów? Albo gdyby słuchał generała Haldera latem 1942 roku i operacja Fall Blau wyglądałaby inaczej i być może wzięliby Stalingrad? Oczywiście możemy dyskutować w ten sposób. Z drugiej strony to Hitler zatwierdził plan Mansteina do operacji zajęcia Francji, wbrew swoim bardziej przestraszonym generałom, że to zbyt ambitne. Tutaj to jest fałszywy dylemat, dlatego że tutaj znowu wraca postać generała Tomasa. Generał Tomas od pewnego momentu zaczął mówić Hitlerowi nie mniej nie więcej. Rosnący potencjał przeciwnika wyklucza możliwość wygrania wojny. Więc w pewnym momencie Hitler powiedział, ja już tego generała Tomasa nie chcę na oczy widzieć. Niech on już nie przychodzi, ale jeszcze pisał raporty. No to zdejmijcie go ze stanowiska. Wolał Hitler potakiwaczy, którzy mówi: wodzu, damy radę! Będziemy produkować te czołgi, te samoloty, damy radę! Wolał takich ludzi, wolał Szpera, który Mówił, że jest źle, ale będzie dobrze. I w pewnym momencie szper zaczął mówić, że wojna jest przegrana. Ale chodzi o to, że no Niemcy nie potrafili z różnych przyczyn zwielokrotnić potencjału bojowego, bo popełniali błędy wynikające też z błędnego planowania struktury armii. Niemcy, tak jak powiedziałem, rozmawialiśmy na przykład w kontekście ciężkich czołgów czy dział szturmowych, ale kiedy sobie uświadomimy, że Niemcy chcieli mieć wszystko, powodowało, że rozpraszali swój potencjał. Niemcy były drugą potęgą przemysłową świata w czasie II wojny światowej, ale ze względu na ograniczenia surowcowe nie były w stanie Równać się z pierwszą potęgą przemysłową świata, a walczyły też z trzecią i z czwartą. No więc bilans był dla nich wybytnie niekorzystny. Ale oni chcieli bić się ze wszystkimi, mieć okręty podwodne i samoloty, artylerię przeciwlotniczą, wielką armię, taką, taką. Tutaj mamy sytuację taką, że musieli się na coś w pewnym momencie zdecydować i na przykład zaczęli produkować armaty przeciwlotnicze zamiast armat przeciwpancernych. Efekt był taki, że i tak bombowców amerykańskich nie zatrzymali, a ruskie czołgi im wjechały do Berlina. No to takie oczywiście upraszczam w pewien sposób, ale kwestia dostępu do paliwa. Paliwo było elementem kluczowym do prowadzenia wojny. Niemcy przed wojną, mając tego świadomość, gromadzili duże zapasy paliw jako rezerwy strategiczne. Niemcy wyczerpali rezerwy paliw strategicznych w roku 1942. Jak je wyczerpali, tak stanęli. Znaczy dopóki Niemcy mieli rezerwy paliw, prowadzili aktywną wojnę. Kiedy rezerwy paliw im się skończyły i przeszli na bieżące dostawy, ich zdolności do projekcji siły w wymiarze ofensywnym gwałtownie zaczęły się załamać. Więc choćby tylko i wyłącznie przez pryzmat dostępu do paliwa, widać, że Niemcy, użyję takiego kolokwializmu, Niemcy zostały wykończone od środka. To znaczy w pewnym momencie do związków taktycznych przestało dochodzić w wystarczającej ilości paliwo, wystarczającej ilości dobrze przeszkoleni żołnierze, w wystarczającej ilości sprzęt na wymianę, wystarczającej ilości amunicja. I system zaczął im się załamywać od środka. Armia Czerwona w 1941 roku doznała całej serii klęsk, w 1942 roku również, ale Wehrmacht w 1943 czy w 1944 również doznał serii olbrzymich klęsk. Ale póki państwo było jeszcze w stanie jakoś odtwarzać ten potencjał, i tak Niemcy walczyli. Nie wiem, Bagration czy Normandia nie zniszczyły jeszcze Niemiec, a przecież straty były gigantyczne. Kluczowy był przemysł i zdolność odtwarzania sił. To jest element decydujący. Nie ma decydującej bitwy, bo gdyby na przykład Niemcy nie prowadziły Wojny ze Związkiem Radzieckim i miały doskonale zachowany przemysł. No to jest taka dybologia, to poklęste w Normandii byłyby w stanie odtworzyć wielką armię i próbować tę Francję odbić albo zająć jeszcze raz. Ale to najlepiej widać na froncie wschodnim, że tu nie żadna bitwa sprawia, że do pewnego momentu Niemcy idą, a w pewnym momencie stają, front stoi, a potem zaczynają się cofać i się cofają do tego Berlina i Wiednia. Jak się patrzy na dokumenty w skali makro, to widać, że Niemcy doszli do Moskwy i się zatrzymali nie dlatego, że ich Rosjanie wreszcie zatrzymali w jakiejś bitwie tylko Niemcom wykończyła się logistyka i zaopatrzenie. Znaczy, oni nie zdobyli Moskwy nie dlatego, że Rosjanie ją tak dobrze bronili, tylko dlatego, że Niemcy padli logistycznie. To jest przykład drugiej grupy pancernej, drugiej armii pancernej generała Guderiana, który doszedł pod Tułę na południe od Moskwy, mając 100 czołgów. Zaczynał inwazję mając 1000, a doszedł mając niespełna 100. I przemysł nie był w stanie mu tych nowych czołgów dostarczyć. Nie był w stanie mu dostarczyć odpowiedniości amunicji, paliwa i tak dalej. Więc logistyka się załamała. A kiedy załamała się logistyka, załamała się niemiecka zdolność do projekcji siły. Oczywiście ona nie załamała się o tak, tylko to był proces, ale to był proces już w gruncie rzeczy w jakichś zakresach nie do odwrócenia. To znaczy, kiedy nie udało się w krótkiej kampanii zwyciężyć, to nie udało się już potem Niemcom nigdy otworzyć takiego potencjału ofensywnego, jakiego oni oczekiwali i do jakiego byli przyzwyczajeni między 1939 a 1941 rokiem. Czyli klęska Niemiec w bitwie pod Stalingradem, pod Kurskiem i pod Moskwą dokonała się, ponieważ oni utracili. Tracili zdolność do odpowiedniego wygenerowania sił, a z drugiej strony przeciwnik zaczął rosnąć w siłę. Pod Moskwą Rosjanie byli bardzo słabi. Tam tak naprawdę Niemców zatrzymała ich własna logistyka. Pod Stalingradem siły były już mniej więcej równe, ale Niemcy, opierając się na słabych armiach sojuszniczych, sami sprokurowali swoją klęskę, no bo armie rumuńskie czy włoskie, one pod względem nasycenia nowoczesnymi środkami walki, no nie mogły porównać się ani z Wehrmachtem, ani z Armią Czerwoną. A kurska to już jest klasyczna bitwa materiałowa w stylu I wojny światowej. Ostatecznie wygrywa ten, kogo fabryki wyprodukowały więcej czołgów i amunicji. No więc Rosjanie mieli przewagę, Niemcy nie mieli inne problemy na głowie. Sama bitwa pod Kurskiem to jest bitwa materiałowa, gdzie Niemcy nie są w stanie zwyciężyć już Rosjan, ponieważ ci Rosjanie mają, jak to się wydaje, Niemcom, nieprzebrane siły, ale Niemcy nie mają nieprzebranych sił. No bo już mają kolejne fronty i tak dalej, i tak dalej. Nie mają nieprzebranych sił, ponieważ latem 1943 roku wciąż mają na froncie wschodnim tyle samo czołgów. Co latem 1941. Nie są w stanie zwiększać swojego potencjału bojowego ze względu na ograniczenia przemysłowo-surowcowe i oczywiście wojnę na wiele frontów, bo to jest element kluczowy i fundamentalny, więc nie ma przełomowej, decydującej bitwy. One są potrzebne w historii jako tak zwane punkty zwrotne, no bo Stalingrad był strząsem, był symbolem. W wymiarze psychologicznym nie należy lekceważyć psychologicznego aspektu wojny. On jest istotny i w wymiarze psychologii wojny punkt zwrotny jest potrzebny, ale tak naprawdę wojna rozstrzyga się przez proces. To jest proces wieloczynnikowy w długim wymiarze czasu. Bitwy są tylko pewnymi elementami z szerszego systemu. Jeżeli system działa dobrze, to nawet przegrane bitwy nie prowadzą do klęski. Jeżeli system działa źle, nawet wygrane bitwy nie prowadzą do zwycięstwa. To jest idealna puenta tego dzisiejszego odcinka. Co prawda mało spektakularnego, bo to okazuje się, że nie żadna bitwa decyduje, jak już powiedziałeś. Ale jednak ukazującego tą drugą wojnę światową też w takim świetle, o którym rzadko się mówi, że jednak jest to, tak jak mówisz, proces, który ma swój początek, środek i koniec, i jak się źle rozpocznie, to też źle się skończy. Także dziękuję Ci ślicznie i do słyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Czekamy na uwagi o tym odcinku zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, jak też i na YouTube. Wszędzie tam możecie nas znaleźć, wpisując naszą nazwę, czyli podcast wojennych historii. Dziękujemy Wam bardzo również za wsparcie, jakie udzielacie nam w serwisie Patreon. To dla nas niesamowita sprawa i daje nam to niezwykłego kopa do dalszego działania. Bardzo za to dziękujemy i do usłyszenia do następnego odcinka.